them. Yes, them. Mówi się jestem. Masz to zapalić? W marynarce. Wezmę jeszcze jednego. Oddaj. Zadałem. Wziąłeś trzy. Byłem na dworcu. A? I co? Ruch. Wypiłem piwo. Ty? Dwa? Dwa piwa. W bufecie. Telefony. I co? Nic. Telefonują. Ale ja nie telefonowałem. Myślę sobie, co będę telefonował. Budki z gazetami. Z gazetami i długopisami. Ale nie czytałem. Myślę sobie, co będę czytał, nie? Pewnie. Kasy z biletami. No mówię, że kasy. Co? Kasy z biletami. Kupują bilety w kasie. Z biletami? Z biletami. Z biletami. Tak sobie stoję, myślę. Pójdę na dworzec. Po co? Jak to po co? Bo za darmo. U nas trzeba kupić peronówkę, a tu wpuszczają za darmo. Głupi naród. Kto? Jak to kto? Oni. No i poszedłem na dworzec. Stoję, stoję, zimno. Ruch, wieje. Patrzę, jedzie. Pociąg. Skąd wiedziałeś? No pociąg. Ale nie jakiś zwykły pociąg. Elektryczny. U nas mają parowe, a tu elektryczny. Nie szkoda im elektryki? Najwidoczniej nie. Najpierwszorzędny pociąg, mówię. Same przedziały z herbatą. Dobry pociąg. Ja nic. Zapaliłem sobie tylko. Swojego? A, miałem swoje. Stoję, palę. Zaraz podjechali kolejarze z tymi. Z wózkami. A na wózkach same prześcieradła i koce. Ale nie jakieś zwykłe koce. Takie pierwszorzędne. Fel na 100%. Pomacałem jeden. Patrz, tyle kocy i wszystkie wełniane.